Witajcie w dzisiejszym vlogu. Lew ma manufakturę. Obieraczkę. Boże, zadziałam się, nie mogę. Obieraczkową. Lew, nie skomentujesz? Lew się tylko na obieracza nadaje, nie? Pomocnik kuchenny. Ja robię tosty takie z dziurką, z żółtym serem. I Tomek ma jeszcze z szynką i w środku będzie jajko wbijane, ale jest ten przepis na szuszkotuję, także możecie sobie zobaczyć. I właśnie wyciskamy sok z pomarańczy, więc takie będzie dzisiaj śniadanie. Z czego jesz? A ja się nazywam Słon i jestem w turbanie. I mam słonia na bluzie, chciałam pokazać. Nawet nie zauważyłeś, że mam słonia na bluzie. Nie, nie zauważyłem, no skądże znowu. Tak, i dzisiaj jest sobota. Już się zdążyliśmy pokłócić od rana, jeżeli was to interesuje. Jakie pokłócić? Porozmawiać. Nie. Ciebie każda rozmowa jest kłótnią? Nie. Dlatego mówię, że ta była. I tak wygląda nasze śniadanie. No jest, jest. Testuj. Dobre? Dobre? Mhm. Także przepis macie. Sushi. Przepis macie na szuszgotu, jakby co i mam soczek. No nie dawaj psu tostu. I mamy sos, Lew przyrządził do tego. Kardashianów do tego. Chcę wam pokazać jeszcze, co mam na sobie, ale jest tak ciemno, że nie wiem. Jest godzina 12:13. A jest ciemno, ciemno, ciemno. No dobra. Dzisiaj założyłam po raz pierwszy tą sukienkę z Zary, którą wam pokazywałam w ostatnim haulu. To jest po prostu taka sweterkowa sukienka. Ja kupiłam dwie, w dwóch różnych kolorach i dzisiaj stwierdziłam, że założę tą brązową. Ona akurat jest fajna, bo jest taka zwykła, dzienna, długi rękaw, będzie mi w niej ciepło. Do tego zakładam tylko chustkę i na to założę kurtkę. Oczywiście. Jeszcze fajnie było, jakbym ją wzięła, żeby wam pokazać. Już wam wszystko pokazuję. I potrzebuję większą torbę i zresztą też myślę, że będzie mi lepiej pasowała, dlatego dzisiaj zamieniam Chanel na Pradę. I też wywinęłam szalik na tą ciemniejszą stronę. Wydaje mi się, że do tego brązu będzie lepiej pasować niż ta srebrna. Więc tak, znaczy i tak ją zawsze noszę na tym długim pasku, bo jest mi wygodniej, ale fajnie wygląda. Ja lubię taki look torebki noszonej na tutaj przedramieniu. I do tego mam kryjące czarne rajstopy i te moje botki z Berlina, które widzieliście milion razy. Tutaj nic nowego nie mam. I do tego założę kurtkę Zary. Jeszcze się nie przerzucam na płaszcz ten puchowy zimowy, mimo że już jest minus jeden. Ale jedziemy na zakupy, a w galeriach zawsze jest ciepło. I nie chce mi się potem, wiecie, grzać. Więc się ubieram tak raczej cienko, żeby później mi nie było jakoś bardzo gorąco. O, i tak wygląda mój outfit na dzisiaj i ja już uciekam. Będziemy teraz jeździć przez 40 minut dookoła, bo Lew nie wiedzie, będziemy nie wiedzie jak na poziom gadać wyżej i nie zaparkuje gdzieś daleko, tylko będzie czyhał na miejsce przy wejściu, które jest zajęte i zaraz się z kimś... Tak? No, no, no. Wyczekajcie, wyczekajcie tą chwilę. To nie jest blisko wejścia, aż dziwię się, że przyjąłeś to parszywe miejsce. Zaparkowaliśmy. Mogę jeszcze pojeździć. Dobrze. No chodźcie, pokaż najpiękniejszy. Pan idzie, tak? Chcę wam pokazać, chodź. Czekaj, nie musi, pokaż. Zobaczcie, zamówiłam sushi. Nowy, nowy identyfikator. I teraz ma takiego pieska, niestety on się, o. Gdzieś z drugiej strony jest imię i numer telefonu. Sushi co prawda jest zaczipowane, ale wiecie, nigdy nie zaszkodzi ostrożności. Jeszcze, tak, chcę wam pokazać, ona ma tą obrożę z literkami. Sushi, no pokaż się.
No już, zaraz się będziemy... No pan przyszedł, tak? No chodź. Chodź, słyszę. Nic, nagrywam, chcę. Chodź. A byłaś? Byłam. Już na spacerku. Pokaż. Suszek. O, widzicie? Ona ma tą obrożę z napisem sushi i często pytacie, skąd ona jest. My ją przywieźliśmy z Teneryfy, ale jak wpiszecie na Allegro obroże z imieniem, to te obroże też są. I nasza już ma 2 lata i tutaj o, nie widać w futerku, ale się powycierała, więc jej zamówiłam nową. I nowy identyfikator na razie przyszedł tylko. No chodź. No już idź się cieszyć do pana, idź. Leżakujesz, kici? Leżakujesz? Co jest, kiciunia? Co jest, kocie? Ach, no pięknie. Oglądamy nową czołówkę na Vlogmas. Nie będę pokazywać, ale zobaczycie jutro. Jutro Vlogmas. No i teraz obstawiajcie, czy jest lew w czołówce, czy nie jest. Pokażę wam jeszcze, bo przyszła dzisiaj. Zamówiłam sobie sukienkę z Morgana, jeszcze jedną, bo tamta czarna tak mi się podoba. I znalazłam tym razem, nie chciałam już czarnej, wybaczcie, skarpeteczki. Ona jest taka zgniło-zielona. I tutaj jest rozpinana, no ma rozpinany taki. Tomek powiedział, że wyglądam jak Rzymianin. Nie wiem, co ci się z Rzymianinem tutaj kojarzy. Lew. Kicia. Jest taki. Roma stali. Nie wiem gdzie. I stwierdziłam, że wezmę coś innego niż czarną sukienkę. Fajna. Mi się podoba! No, idę! Co, kicia? Chcesz iść na spacer? Lew rozrabia w kuchni, smaży kambiaki. Tak to wygląda. Spróbuj papryczkę. Nie, nie mogę. Nie, nie widziałam na Helu, co było z tą papryczką. Ale dzisiaj jarają te hamburgery. A ja dzisiaj mam sushi na obiad. Smacznego, pani. Dziękuję, smacznego. Widzieliśmy już tych Kardashianów chyba. No nie, rozwaliło się. No dobra, i tak wygląda mój plan na wieczór. Mam moje ulubione ciasteczka w mlecznej czekoladzie. Tu mam jakiś batonik. Tu mam herbatę i będę montować vloga. Z wczoraj, ja widzę, że lew też jakiś batonik. Mój batonik zacharapciłeś. Słucham? No? Mój. Jeszcze ci zostały 3. No ale. Mój batonik. Wezmę sobie inny. Nie, możesz wziąć. Nie, wezmę sobie inny, jak tak bardzo. Ja. Możesz wziąć, lew. Ja ci nie żałuję, tylko stwierdzam fakt. Okej, jest już wieczór. Zaraz będziemy oglądać, co będziemy oglądać. Miasto 44. Lew, daj głos. Lew udaje, że go nie ma. No cóż, i tam się denerwuje, że nic nie chcesz powiedzieć. Daj. Nie oszukuję, lew. Jeszcze żyje, chociaż rączka wygląda jakoś tak mało żywo. Pomaj. No co ci jest? Lew na doła. Tak, biedny lew. No dobrze, więc będziemy oglądać chyba Miasto 44. A jak się nazywa nasz nowy serial Marvel? Jessica Jones. Jessica Jones. Wczoraj zaczęliśmy oglądać. Też jest okej. I kończymy vloga na dzisiaj. A od jutra zaczynamy Vlogmas. Także... Dlaczego od jutra? No bo jutro jest Vlogmas. A jutro jest 1 stycznia? Stycznia, grudnia. Grudnia jutro jest pierwszy? Tak. Dla was jest jutro 1 grudnia i zaczynamy Vlogmas. Ale w ogóle się nie łapie. Tutaj się dziwi. Więc do zobaczenia jutro. I zaczynamy Vlogmas od jutra. Także hała. Słoń. Słoń. Trąba słoń. Skończę lepiej tego vloga, wiecie, bo... Uszy słonia tu są i tam, o tu.
No, to jest... Zaraz mi oko wybijesz. Tu jest ucho słonia. I trąba. By cię pokażę. Kończymy vloga, także do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło, pa!